Dzisiaj opowiem wam o sowieckiej propagandzie na przykładzie filmu Upadek Berlina z 1949 roku. Film ma świetną jakość, ponieważ został zrobiony na kolorowej taśmie, zrabowanej swoją drogą z tytułowego Berlina. Akcja zaczyna się przed wojną. W ZSRR kwitnie komunistyczna sielanka. Główni bohaterowie to Aljosza, przodownik pracy, i Natasza, nauczycielka. Fabuła zaczyna się, gdy Natasza zabiera dzieci na interesującą wycieczkę. No, poszli na zawód stali. Tam okazuje się, że Aljosza bije nowy rekord w produkcji stali. 11 ton z kwadratnego metra. Tak to już wszechświatowy rekord, a? 11 ton z kwadratnego metra. Słychał? Ukaz Prezydium Верховного Совета Союза СССР Анна Граждин. Алёша Иванов, орден Ленина? Тебя, Васильевич, тоже. Поздравляю. Nowy rekord Aljoszy to też przyczynek do tego, by poznali się główni bohaterowie. Сегодня вечером в клубе будешь делать доклад о товарище Иванове. Я счастлива, что живу в такое замечательное время. И что в первых рядах моего поколения идут люди, подобные Алексею Иванову. Zatrzymanie kadru na dumną matkę, stremowany Aljosza. Natasza nie zapomina oczywiście, komu wszyscy zawdzięczają to szczęście, jakim jest życie w ZSRR. Kto odkrył przed nami wszystkie możliwości? Wy znacie, o kom ja думаю. W ogóle mam wrażenie, że Natasza skrywa w sercu gorące uczucie do naczelnego wodza. Dla mnie byłoby wielkim szczęściem uwidzieć go. И сказать ему, что я... Но поскольку это невозможно, я просто скажу, да здравствует Сталин, породивший нас для великой и счастливой жизни! Natasza wpada w oko Aljoszy, który postanawia brać sprawy w swoje ręce. Rozrzeszycie w kaście podszefnego muzykanta prowadzić was domu? Nie, brat. Сегодня już będę prowadzić ja. W kaście, tak сказать, podszefnego stalewara. Pracuj. Rodzi się uczucie. Aljosza zaprasza Nataszę na koncert i wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Kolejnego dnia dochodzi jednak do kryzysu. Aljosza traci rezon, gdy widzi, że Natasza jest poruszona koncertem pianisty. Jako robotnik czuje się gorszy. Ucieka z koncertu i ma zamiar rzucić wszystko w cholerę. I tutaj dochodzi do pierwszego zwrotu akcji w fabule. Wasilij Wasilijewicz, daj ty mnie odpust jakiś, ili uczyć mnie poszli kudać podalsze. Nie mogę ja здесь больше. Po pierwsze, zdrowstwuj. Sadzisz. Прописал бы я тебе отпуск по шее, да вашему брату везет. Вот тебя в Москву вызывают. Да я готов хоть сейчас, хоть в Москву, хоть куда угодно, хоть на полюс. Кто вызывает? Сталин. Как же я? Алёша, что ты говоришь? Василий Васильевич, ну, даже представить себе не могу, ну как я говорить-то буду со сном? Говорить ему надо. Алёша, с тобой будут говорить, ты только слушай, до ума набирайся. Такое счастье человеку. Ну, пойдем, милый, пойдем. Самолет уже ждет. My z tobą w mieście polecimy, ja ciebie ani na szak nie puszczę. Stalin przedstawiony jest w hagiograficzny sposób, można powiedzieć biblijnie. Rański ogród, drzewka i opiekuńczy wódz narodu. Nic więc dziwnego, że Aljosza jest całkowicie poruszony tym spotkaniem. Jej Bóg, ja nie mogę. Odpuścić wy mnie, radź Bóg. No co ja, raportować nadal, ili jak? No lepiej Chmielnicka wyzwij. Вот, товарищ Сталин. Здравствуйте. Здравствуйте, Сырен Иванович. Простите, ради бога. Это моего отца звали так. А я Иосиф Виссарионович.
Я знаю, товарищ Сталин. Визита у Сталина помогает też в związку Наташи и Алёши. А ты знаешь, я Сталину рассказал о том, как люблю тебя. Ты с ума сошел. Ну а что? Ой. А он что? Ничего, говорит, не пугайте стихов. Любите ее, и она вас любить будет. Выдумываешь ты все. Ни за что не поверю. Ей-богу, вот так и сказал. А если, говорит, она вас любить не будет, вот тогда мне напишите. Алешенька. Алешенька, я тебя очень люблю. Я тебя так люблю, что мне кажется, жизнь моя и вообще всех-всех людей стала втрое лучше и дороже с тех пор, как я полюбила тебя. I tutaj trochę dziwna scena, którą nie do końca rozumiem. Miłość przerywa wojna. W skrócie, Aljosza traci przytomność i budzi się po 3 miesiącach. Alosza! Alosza! A Natasza? Natasza, gdzie? Ach, no, żywa Alosza, żywa Natasza. Nasi mówią, chłopcy z jej szkoły Niemcy powiesili. A Nataszu powiezli jej w Germanię. Tymczasem Niemcy są pod Moskwą. Wszyscy tracą wiarę, ale jest on, Józef Stalin. A w rozporządzeniu Hitlera resursy całego zachodnioeuropejskiego kontynentu. Z nasileniem swyższe 300 milionów człowiek. To nie szutka. Sprawa jest poważna, ale wystarczy rzut oka na mapę, by znaleźć genialne rozwiązanie. Nada przedrzeć. Nierozważny Hitler już świętuje wygraną z sojusznikami, Japończykami, Turkami i Watykanem. Jednak to Rosjanie wygrywają. Do zwycięstwa nastraja ich przemowa Stalina. Aljosza razem z kolegami wygrywają moskiewską bitwę. Przemowa Stalina ma taką moc, że słychać ją nawet w Berlinie. Pod znamieniem Lenina! Wpierd! Powiedz! To Stalin, mój Führer. Там, кажется, парад на Красной площади. Каким образом парад? Москва при последнем издыхании. Немедленно 1000 самолетов! Черт бы вас всех побрал! 1000 самолетов на одну и на Москву! Hitler postanawia zaatakować Stalingrad i prosi o pomoc swoich tajnych sojuszników. Неужели вы серьезно думаете, что Черчилль искренне держит сторону Сталина? В Лондоне и Вашингтоне должны понять, что я делаю их дело. Вы слышите меня? Их дело! Геринг догадuje się z Brytyjczykami, by przekazali potrzebne surowce. Если мы не справимся с Россией, вам и Америке придется начать все сначала. Не читайте мне нравоучений, Геринг. Где и как? В Стокгольме представитель Armstrong Vickers будет ждать представителя Круппа. За нас в Сталинград! За вас в Сталинграде! Как говорится по-русски, ура! Ale to nie pomaga. Hitler przegrywa pod Stalingradem. Nad walczącymi wojskami rosyjskimi czuwa opatrzność. Słuch jest. Towarzysz Stalin przyjechał. Здесь находится. А разве было такое время, когда мы воевали без Сталина? Сталин всегда с нами. Точно. Порядочек. Aljosza razem z wojskiem rusza na Niemcy. W międzyczasie odbywa się konferencja jałtańska. Stalin walczy na niej z Churchillem o dobro Polski. Ja nie mogę считать swoją misję wypełnioną, jeśli nie zabezpieczył narodom Ukrainy, Polski, Białorusi zawojowaną ich heroizmem spokojstwie. Я не люблю торопиться. Больше того, не надо торопиться. Народы хотят мира. Мы можем и должны дать его народам
как можно скорее. В drugiej części filmu następuje szybki przeskok do 1945 roku. Wojska Stalina szykują się do ataku na Berlin. Istnieje ryzyko, że szybciej dotrą tam alianci, bo Niemcy nie stawiają im oporu. Watch to сообщает агентство Рейтер. Союзные войска продвигаются вперед почти беспрепятственно. Единственной преградой являются воронки от бомб та разрушенные мосты. Не раздается ни одного выстрела. А вот из лондонской газеты. Вдоль дорог идут немцы и ищут, кому бы сдаться. Jednak dzięki geniuszowi Stalina ofensywa postępuje szybko i Rosjanie wchodzą do Berlina przed zachodnimi wojskami. Hitler jest przerażony. Ucieka do bunkra, gdzie wpada na szalone pomysły. Puścicie Petro! Wody szpraje! Mój Führer, tam mnogo dzieci! A to czas nie ma znaczenia! Tam tysiące rannych, mój Führer! Tu nie ma znaczenia! Oni mają życie! Linge! Niemędzino! Linge! Stojcie! Mój Führer! Там десятки тысяч раненых немцев! Там мои братья, мой фюрер! Фюрер! Закатните метро! Пустите метро, воды шпраешь! Potem bierze ślub z Ewą Braun i na koniec popełnia samobójstwo. Rosjanie wygrywają, Aljosza z kolegami wiesza czerwony sztandar na budynku Kancelarii Rzeszy. Tego samego dnia do zdobytego Berlina przylatuje Stalin. Tak naprawdę Stalin panicznie bał się latać samolotem i leciał bodajże tylko raz na konferencję o Teheranu, mniejsza jednak o fakty. W zdobytym Berlinie Stalina witają wszystkie uciśnione narody i składają mu hołd. W tej chwili dochodzi też do happy endu w historii Aljoszy i Nataszy. Aljosza? Aljosza! Natasza! Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все! За все, что вы сделали для нашего народа! Для нас! Мира и счастья всем вам, друзья мои!